Hej, siemanko, z tej strony Kratos.pl. Dzisiaj zagramy sobie taką postacią jak Yoshimitsu. Zapraszam was do drugiego odcinka z serii Tekken 2 na Sony PlayStation 1. Więc zapamiętamy sobie save'a. Okej, więc jedziemy z tym koksem. O, Michelle Cheng, okej. Round 1, fight! Nie udało się. Co ty tu nie pochwinić? Dużo ciosów się nie pozmieniało od pierwszego. Co by tu mu zaś zrobić? On spróbuje to. Jest jeszcze perfektem się uda. Round 1. Przyhaczy mi się. Perfect. Jest perfekt. Round 2. Fight. On się łapał. Rzucik. Nina Williams. Co by tutaj ją z nią podmienić? Perfekt, perfekt. Nie udało się perfektem na nic. Ale jest KO. Aha, i jeżeli chodzi o WM, nasze konto Kratos.pl, to szykuję dla was jako drugi Kratos kolejną niespodziankę. Może to będzie gameplay, może to będzie let's play z danej gry, więc zobaczycie. Mówię wam tylko, że w tym momencie nie będę tylko nagrywał samego Tekkena 2. Więc pojawi się coś na pewno nowego w dalszym czasie. Mam nadzieję, że was to bardzo ucieszy. Taka niespodzianka. Pierwszy Kratos nagrywa cały czas amnezję i bardzo mu to dobrze idzie. I postara kończy nagrywać. A jeżeli chodzi o pierwszą amnezję, Mroczny Obłęd, to tam przechodzi sobie do tego momentu, kiedy do którego doszedł w nagrywaniu. Bo miał formatowanego lapka, jak on wcześniej tam gadał w odcinkach amnezji. Więc wstrzymajcie się w cierpliwość. Ale zacinam. Nieźle zacinam to. Wygrałem. Myślałem, że przegram. Dobra, Paul Fifth Phoenix. W końcu w tej części Paul wygląda jak Paul. Ponieważ w pierwszej części niezbyt wyglądał jak na swoją postać. Fajne lokacje, fajne mapy w tej części są, jak widzicie. Naprawdę super. Spróbuję jakiego kombosa nie zrobić. Kurde. O, pięknie. To było super. Jeszcze kopnik. Low kick, tak zwany. King. Co by tu miał wykminić? To jest super, dobra. Ach, dostaliśmy. Też ten mroczny King, kurczę. Którego bardzo lubię. W ogóle mapa, plansza w grze od Kinga jest bardzo mroczna, również przedstawia jakby w takim kościele czy coś, taka mapa przedstawia. Nie umiem tego stwierdzić, jakby w jakimś kościele albo w zabytku jakimś. Perfekt, super. Dobra, Marshall Love. Round 1. Fight!
idzie. Będzie perfekt, zobaczymy. Ach, nie udało się. Perfekt. Nie wiem czemu się ścina tak, ale ja nic na to nie poradzę. Niestety już kminiłem. Ściągałem różne wersje emulatorów i ciągle to samo podczas nagrywania jest, więc musicie to jakoś strawić, że takiego tylko na dwójkę wam nagram. Ważne, że się coś nagrywa. Słychać mnie jako mnie i słychać dźwięk, że więc jest okej, jak dla mnie. Mam nadzieję, że wam to nie będzie przeszkadzało. Okej. Kolejna, następna postać, którą odblokujemy, to Kunimitsu. Jak widzicie, w Tekenie pierwszym Kunimitsu wyglądała tak szczerze po odgłosach i wyglądzie Yoshimitsu w pierwszym Tekenie, a tutaj wygląda jako swoja postać, jako inna. Więc super, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze trochę. Ała, to bolało. A tu cię mam. Aj, jeden. Final round, fight. Kurde. Nam się nie daje wizy tutaj w Kunimitsu. Ale mi się też nie daje. Kurde. Ała, co to było? Kurde. Jeszcze raz. Nie damy wstać. Jaki rzut. Kurde. Chciałem złapać ten. O. Jeszcze trochę i... Jeszcze jedna runda. No to zapraszam was teraz do walki z Kazuyo Mishimą. Roczny Kazuya, jak widzicie. Główna postać w tej części, tak szczerze, w tej fabule. W drugiej części. Ale jeżeli chodzi o fabułę, to opisałem wam ją w pierwszym odcinku w opisie na filmiku. Jak grałem z nią Kazaną. Więc poczytajcie sobie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo zainteresowany fabułą z drugiej części. Ale powiem wam, że fabuła drugiej części moim zdaniem była bardzo mroczna. Jest to najmroczniejsza część ze wszystkich Tekenów moim zdaniem. Kazuya tu coś nas kręca. Jeszcze trochę. Jeszcze. Jest, udało się. No i teraz pięknie jedyny Kazuya będzie. Jak widzicie, znowu w drugim odcinku tą postać. Bardzo śliczna. Moim zdaniem najlepsza postać w tekenie. Poza Bogiem samym, którego odkryłem w dalszych odcinkach. Na tą mniejszą. Zobaczycie w następnym odcinku. Się tutaj nie zmierzyć. No, super. Pierwsza runda za nami. Jeszcze zrobię. I... Ach, nie udało się. Ale bronimy się przed... Przed... Czasami. Super, udało się na... Więc zapraszam was na końcowy filmik Yoshimitsu.
No, to było, to by było na tyle co do dzisiejszego odcinka, drugiego odcinka Styka na Dwójki, więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka i następnej serii, która będzie dla was niespodzianką od drugiego Kratosa, więc trzymajcie się, cześć!